Action jest jedną z wielu organizacji na świecie, które zajmuje się promowaniem idei załogowych lotów na Marsa, no i plus do tego w ogóle promocją astronautyki, badań kosmosu. No ze względu na nazwę coraz zobowiązuje również do szczególnej uwagi poświęconej badaniu eksploracji Marsa. Założycielem, takim człowiekiem, który rozpoczął całą fascynację Marsem już z współczesności, jest Robert Zubrin, który jest założycielem amerykańskiego Society. Na bazie tej organizacji powstało wiele organizacji, w tym również nasz oddział w Polsce, Mars Society w Polsce. Mieliśmy kilka projektów, które powstawały, upadały, są w stanie hibernacji. Ostatnim takim największym jest związane właśnie z budową łazików na zawody marsjańskie. Zaczęło się dosyć niepozornie w 2007 roku, wtedy kiedy po raz pierwszy rozegrały się zawody łazików marsjańskich w Stanach Zjednoczonych. Już u nas powstała myśl o tym, żeby zbudować taki łazik i wysłać go na te zawody. Kolega nasz, późniejszy konstruktor w kilku zespołach, zaczął od takiej prostej konstrukcji z kartonowej. Nawet dostępne są chyba na stronie dostępne plik, z którego można sobie wydrukować i skleić taki model papierowy. Na festiwalu marsjańskim w 2007 roku przygotował na ten festiwal taki, to by to jeszcze nazwać łazikiem, taką konstrukcję zbudowaną z rurek, kółek od zabawek, obudź meblowych i silników od wkrętarki, ale sterowane wszystko było to po kablu. Jeszcze jest zdanie z kamerką, ruszało się ramię, ruszał się chwytak. Łazik zrobił furorę, nawet został pokazany w trakcie wizyty amerykańskich astronautów, jakby w Polsce, bardzo im się spodobał. Również już na tej imprezie żeśmy zawarli porozumienie z kołem naukowym SKA z Politechniki Warszawskiej, w wyniku którego powstał łazik Skarabeusz i w 2009 roku został wysłany do Stanów Zjednoczonych na zawody. To był pierwszy łazik w ogóle spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady, bo na te zawody dopóki Polacy tam nie polecieli, praktycznie brały udział tylko uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wtedy, kiedy poleciał po raz pierwszy zespół z Polski, to w tych zawodach startowało od 6 do 8 zespołów. Zaledwie były to dosyć takie jeszcze zawody mało popularne i o dosyć niedużym znaczeniu. No, łazik zajął 6 miejsce na 8 zespołów. Było to związane głównie z problemami logistycznymi. Łazik dodał dopiero w ostatni dzień zawodów. Zawodów po prostu firma, która się tym zajmowała dostarczeniem, no nie przewidziała, że na tę pustynię jest tak trudno trafić i dojechać, nawet jak dla Amerykanów. Nauczeni doświadczeniem, w następnym roku już inaczej wyglądała logistyka. Zespół zrobił tak, jak wiele zespołów robi w tej chwili, czyli łazik został dostarczony do Los Angeles, gdzie został odebrany i tam już bez problemów przywieziony razem z całą ekipą do Hainesville na środek owej pustyni. Powstał drugi zespół Magma, który się składał z studentów Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, no i członków Mars Society Polska. To była już całkiem nowa konstrukcja, zbudowana na bazie, cała ta konstrukcja nośna na bazie poliwęglanów z niewielkimi elementami z metalowymi. Jak tu widać, są cewniki medyczne zastosowane jako elementy amortyzacyjne, które się rewelacyjnie sprawdziły, przede wszystkim lekkie i niezawodne. Łazik zajął bardzo dobre 3. miejsce, wzbudził zainteresowanie zarówno organizatorów, jak i innych zespołów. W tamtym okresie jeszcze większość tych łazików
z amerykańskich, kanadyjskich uczelni i przypominało takie laptopy na kółeczkach, czyli duże kwadratowe skrzynki, w których były komputery, do tego dorzucano napęd w postaci czterech kół zazwyczaj. W następnym roku, jak widać, zainteresowanie tym udziałem w zawodach i w ogóle budowaniem łazików wzrasta. No i oczywiście samo z siebie się to nie bierze. Nasze stowarzyszenie oraz inne współpracujące organizacje i firmy włożyły dużo wysiłku w to, żeby wypromować to w mediach. Tutaj już widzimy konferencję prasową przed wylotem łazików na zawody. Dużo różnych stacji telewizyjnych, radiowych, mediów się zebrało. Wszystko poszło w świat, że tak powiem, co zaowocowało, zresztą sami wiemy, jak w tej chwili wygląda sytuacja, więc to wszystko samo się nie zrobiło, trzeba było na tym mocno popracować. Trzy zespoły w 2011 roku, zespół Magma, który w poprzednim roku startował, podzielił się na dwie grupy, czyli na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechnikę Białostocką. W obydwu tych drużynach byli również członkowie Mars Society Polska oraz po raz pierwszy pojawił się zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej. No, tutaj może na tym zdjęciu nie widać, skąd się wzięła nazwa Scorpio. Łazik posiada takie wielkie, ogromne, kilkunastokilogramowe ramię stalowe i rzeczywiście, jak je odpowiednio ułożył, wyglądał jak Scorpio, gotowy do ataku. Stąd się wzięła nazwa. W tej chwili już następne konstrukcje nie odzwierciedlają tej nazwy. No i pierwszy wielki sukces, w poprzednim roku było trzecie miejsce, w tym roku zespół Magma 2 z Politechniki Białostockiej zdobył pierwsze miejsce. Całkiem nowa konstrukcja, oni jako pierwsi zastosowali pojazd latający, to był jakiś tam kwadrokopter, taki dron nieduży, który służył im do lokalizacji celów na pustyni. No, te zadania one są rozrzucone, niektóre z nich teraz już są inne. Wy będziecie się spotykali trochę z innymi zadaniami niż były w tamtym okresie. Jedno z nich było na przykład takie, które polegało na zlokalizowaniu pewnych znaczników terenowych umieszczonych na dużej przestrzeni i w zależności od tego, jak blisko się udało do nich podjechać, tyle było przyznawanych punktów. Ich było sporo, żeby wszystkich praktycznie nikomu nie udawało się do nich wszystkich dojechać. Oni zastosowali ten pojazd latający, który z powietrza lokalizował te punkty, zapisał na tym, podawał współrzędne GPS, a łazik się kierował na współrzędne GPS, co znacznie ułatwiało całą sprawę. Tutaj zresztą widzimy te różnice, jak wyglądał nasz łazik polski, a jak wyglądały kanadyjskie albo amerykańskie, gdzie to były praktycznie takie skrzyneczki na kółkach. To też się powoli zmienia. Wtedy też jeszcze nie startowało aż tak wiele zespołów, to było do 12-13 zespołów. Sukces oczywiście odbił się dużym echem w mediach, w prasie, w telewizji. Oczywiście jak jest porażka, jest sierota, a sukces jak zwykle ma wielu ojców. Później jak seks misji, autografy, wywiady, spotkania z zakładach pracy i tak dalej. Czyli jak zwykle później była cała seria różnych spotkań, wyjazdów, nie tylko takich z politykami czy z oficjalami, ale również na wyjazdy na różne targi, pokazy, nagrody za jakieś tam produkty roku, zespół roku i tak dalej. Coraz dosyć to dużym echem się odbyło w całej Polsce. Później po tym okresie nastąpiła taki mały zastój, zadyszka. W 2012 roku na zawody pojechał tylko jeden zespół, Scorpio z Politechniki Wrocławskiej. To widać już całkiem nowa konstrukcja. Zajęli piąte miejsce, niewiele im zabrakło do podium kilku punktów, ale konkurencja z roku na rok robiła się coraz silniejsza. 2013 rok, po raz kolejny trzy zespoły z Polski
postanowił wziąć udział w tych zawodach, czyli zespół Skorpion z Wrocławia, zespół Hyperion z Białegostoku i po raz pierwszy zespół z Rzeszowa Legendary. To był taki dosyć przełomowy rok. Do 2012 na wyjazdy zespołów, my jako Smart Society pozyskiwaliśmy środki, a później żeśmy finansowali wyjazdy tych zespołów. Od 2012 roku powstał program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Generacja Przyszłości, z którego już zespoły samodzielnie pozyskiwały środki na wyjazd. Oczywiście nie wszyscy, bo to trzeba spełnić pewne warunki. Niektórzy albo nie zdążyli, albo nie pamiętali, albo nie byli w stanie spełnić tych warunków, ale część zespołów z tego korzystała. Oprócz tego my postanowiliśmy w związku z tym zmienić pewną filozofię działania, nie wspierać zespołów w wyjazdach, a raczej skupić się na popularyzowaniu idei budowy takich robotów na uczelniach. Zrobiliśmy serię wyjazdowych takich spotkań ze studentami kilku uczelni. W wyniku tych spotkań powstało kilka zespołów, między innymi z Rzeszowa Legendary. Jak na mój gust, oni pobili rekord świata, bo my u nich byliśmy z taką roboczą wizytą w grudniu 2012 roku. W styczniu powstał zespół, a na przełomie maja i czerwca pojechali na zawody. Więc to jest w kilka miesięcy udało im się zbudować łazik, który jeździł i nadawał się do udziału w rywalizacji. W tych zawodach pierwsze miejsce zdobył zespół z Białegostoku. Oni pobili rekord wtedy wszechczasów, który już nigdy nie osiągany, czyli zabrakło im zaledwie 7 punktów do maksymalnej punktacji. Później już wszystkie organizatorzy następnych zawodów po prostu podnieśli znacznie poprzeczkę stopień trudności tych zawodów, żeby mieć większą szansę na różnicowanie poziomów, to znaczy, żeby nie było tak, że 3 czy 5, czy ileś zespołów mieści się tam w granicach 3 czy 5 punktów i trudno ocenić, kto był lepszy. Więc podniesiono poziom trudności i łatwiej było jakby stopniować punktację. Drugie miejsce zdobył zespół Skorpio, no i frycowe zapłacił zespół z Rzeszowa. Oni też w związku z tym, że nie mieli krótki czas mieli na przygotowanie, mieli stosunkowo niedużo pieniędzy, więc zaoszczędzili na transporcie. Łazik też dotarł w ostatnich 9 zawodów. To znaczy do Stanów dotarł w odpowiednim czasie, ale później przez jeszcze prawie tydzień walczyli w Los Angeles z urzędem celnym, który nie chciał wydać im łazika. I udało się dopiero go odebrać i w ciągu nocy przejechać 1000 km i dojechać na ostatni dzień zawodów, mimo to i tak nie zdobyli ostatniego miejsca, czyli dwa zespoły. 2014 zawody, po raz kolejny zwyciężył zespół z Białegostoku. Z kolei pechowcy zeszłego roku zajęli bardzo dobre 3. miejsce. Widać, nauka nie poszła las. Mieli więcej czasu na przygotowanie łazika, przetestowanie go i zorganizowanie całego zaplecza logistycznego, żeby to wszystko dotarło na miejsce. Brało udział 4 zespoły, widać coraz większe zainteresowanie. Zmieniają się powoli również same konkurencje. Przedtem były płaskie panele, później trzeba było w następnych latach przekręcać zabory, które uruchomiały agregat, który z kolei pompował balon, co oznaczało, że została poprawnie wykonana operacja na tym panelu. Również zmieniła się konkurencja, zamiast takiej nawigacji typowej nawigacyjnej pojawiła się konkurencja, która jest do tej pory, czyli taki przejazd terenowy między bramkami. No i w 2014 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane zawody łazików marsjańskich w Polsce, czyli zawody European Open Challenge. Organizatorem tych zawodów było Mars Society Polska wspólnie
z województwem świętokrzyskim i Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Zabrzu. Skąd taki pomysł? No, po naszych sesji objazdowych różnych uczelni zauważyliśmy, że jest spore zainteresowanie. Również same uczelnie zaczęły trochę jakby przychylnie patrzeć na to, co robią studenci. Już nie patrzyli na nich i na nas, jak na zielone ludziki po tych wszystkich sukcesach w poprzednich latach. Zaczęło powstawać sporo drużyn. No, w tamtym okresie już naliczyliśmy ich ponad 10. Do tego dochodzi strasznie wysoki koszt wyjazdu na zawody do Stanów Zjednoczonych. To, żeby wysłać zespół, trzeba mieć na dzień dobry no, co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, bo to z samego zespołu trzeba wysłać łazik. Łazik, jeśli chce się go wysłać i nie mieć problemów, no to trzeba zainwestować no, 13 do 15 tysięcy nawet. Więc wszystko to kosztuje. Dodatkowo w Stanach zrobiła się wewnętrzna konkurencja. No, najlepsze miejsce zaczęły się bić polskie zespoły, no, a wszystkie nie mogły tam pojechać z różnych względów. Poza tym, że jeśli chcemy mieć wpływ na to, w jakim kierunku będą się rozwijać te konstrukcje, w jakim kierunku, jaką wiedzę, jakie umiejętności mają zdobywać studenci w trakcie realizacji tych projektów, to najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie takich zawodów u nas w Polsce. Wtedy będziemy mogli dotrzeć do większej grupy i umożliwić im budowę i udział w zawodach. Jak zauważyliśmy, najlepiej studentom się pracuje, najlepiej wychodzą projekty, jeśli one mają jakiś cel. Ciężko jest samemu coś wymyśleć, zebrać zespół ludzi i zrobić coś, co miałoby jakiś sens. Czasami robią studenci różne projekty, które później gdzieś lądują w piwnicach na uczelniach i po zrobieniu nigdy więcej nie zobaczy. Tutaj jest jakiś sens. Są zawody, na które się można pokazać. Można pokazać swoje umiejętności, wiedzę i swoje konstrukcje. I można rywalizować zarówno ze studentami i podobnymi zespołami z Polski, jak i z zagranicy. Dobrze. I pierwsze te zawody odbyły się na początku września 2014 roku pod Chęcinami. To jest w pobliżu Kielc. Został tam przygotowany specjalny tor, na który zostało wysypane oprócz zwykłej ziemi kilkanaście wywrotek takiej czerwonej gliny, czy to raczej jest wietrzlina taka z kopalni, które dostarczają tej gliny do produkcji cegieł między innymi. Został odpowiednio kształtowany na tym terenie zostały zorganizowane, tak jak w przypadku Stanów, cztery konkurencje terenowe plus autoprezentacja. I na zawody zgłosiło się 25 zespołów z 9 krajów. Ostatecznie przystąpiło ich zaledwie 5, z czego 6 z Polski. Tutaj mamy wyniki, czyli pierwsze miejsce zajął zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej, drugie miejsce Impuls z Politechniki Kieleckiej i trzecie miejsce Egipt, które zdobyli miejsce na podium tylko dzięki wykorzystaniu pewnych niedociągnięć regulaminu. No tak, niewiele konkurencji zrobili, ale dostali dużo punktów za małą masę, a to był jeden z punktów regulaminu, nie było ograniczeń, więc oni zrobili te łaziki, którym łazik tak go odchudzili, że miał kilka kilogramów i nabili na to tyle punktów, że mimo tego, że niewiele wykonały te łaziki, to jednak zdobyły wystarczająco dużo punktów. No to był nasz błąd jako organizatorów. W następnych latach już żeśmy zrezygnowali z tego punktu regulaminu. Oprócz w odróżnieniu od tych zawodów w Stanach Zjednoczonych, które się odbywają daleko w pustyni i nikt oprócz uczestników praktycznie ich nie ogląda, to są zawody dostępne dla publiczności, czyli po prostu każdy, kto chce, może przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz samych zawodów są organizowane zazwyczaj konferencje i pokazy takie naukowo-techniczne. 2015 rok. Oczywiście nasi górą z 5 polskich ekip, które pojechały do Stanów, wszystkie znalazły się w pierwszej dziesiątce.
legendary zajął pierwsze miejsce, trzecie miejsce zespół Skorpio, Białystok spadł na czwarte, że koledzy z Częstochowy, oni też zajęli dosyć dobre szóste miejsce, tylko jak zwykle nie wiem czemu Eris zawsze zajmuje gdzieś koło ósmego miejsca, jakie by to zawody nie były. Też za każdym razem zmieniają się konkurencje, zmieniają się panele, zmieniają się pomoc astronaucie, kiedyś wystarczyło dojechać, zrzucić elementy z łazika, teraz trzeba było je najpierw pobrać z ziemi, później odpowiednio rozwieźć do odpowiednich takich makiet astronautów. 2015 to również tradycja zawodów w Podzamczu. Tym razem zgłosiło się do nas już sporo zespołów, tyle samo co w Stanach Zjednoczonych z 10 różnych krajów. Polska, Kanada, USA, Kolumbia, India, Australia, Bangladesz, Turcja, Holandia, Jemen. No i oczywiście sporo zespołów z Polski. No, w gruncie rzeczy zawody robimy głównie pod zespoły z Polski, bo to na tym nam najbardziej zależy. Zgłosiło też się tych zespołów dosyć sporo. Pierwsze i trzecie miejsce zdobyły zespoły z Kanady, pozostałe w dziesiątce zdobyły zespoły z Polski. No to już też dosyć duże takie zamieszanie w mediach było. Udało nam się akurat na ten konkurs sprowadzić jako takich jurorów honorowych. Był astronauta z Apollo 17. On się nazywa... Harrison Schmidt, był Giancarlo Genza, taki inżynier z ESA, z Politechniki w Turynie, dosyć znany specjalista i ceniony właśnie w ESA, zajmujący się inżynierią kosmiczną. No nawet nie wiem czy rozpoznajecie, ale to powstał komiks, na którym, czyli twórcy komiksy stworzyli takie plansze, na którym są ludzie zaangażowani w projekt. Operowne czele, czy tutaj zespół Skorpio. Nie widzę, którego tak już kończę. Robert Zubrin i Łukasz Wielciński, jeden z organizatorów całej imprezy. 2016 w Stanach, jak zwykle, jesteśmy już od wielu lat nie do pokonania. Pierwsze miejsce zespół Legendary, drugie Continuum, który jako zadebiutował na tej imprezie. Pierwsze szlify zdobył na zawodach European Rover Challenge. Również wystartowały tam inne zespoły, które po raz, jak z Łodzi Raptor, który po raz pierwszy tam się pojawił. Oczywiście dużo dobrych miejsc. Znowu została zmieniona formuła ze względu na to, że coraz więcej zespołów się zgłaszało z zawodów. Zostało podzielone to na dwie, to znaczy przed samymi zawodami zostały przeprowadzone eliminacje i podzielone zostało na dwie grupy, ci z górnej części tabeli rywalizowali w finale głównym, Ares, ci z dolnej części tabeli w finale takim pocieszenia Phobos. No, no jak widać nasze zespoły zajęły bardzo dobre miejsca w finale Ares. Jak zwykle, już taka stara świecka tradycja, że jak są zespoły z Polski, to któryś z nich zdobywa pierwsze miejsce. Raz tylko się nie udało w 2012 roku, był tylko jeden zespół. W 2016 po raz trzeci zawody Europe Rover Challenge, tym razem została zmieniona lokalizacja ze względu na to, że warunki atmosferyczne miały spory wpływ na przebieg zawodów. W 2015 roku popadało przed samymi zawodami i przez dwa dni żeśmy ostro walczyli z melioracją terenu, żeby w ogóle dało się na niego wejść albo wjechać. W tym roku, w 2016, udało nam się zmienić miejsce i całe zawody zostały zorganizowane pod halą na specjalnie przygotowanym terenie. Nam się tam osobiście bardzo podobało, nie wiem jak zespołom, ale raczej też słyszeliśmy dobre opinie. Pierwsze miejsce zajął zespół Raptors, drugi był Impuls z Kielc, a trzecie znowu zajęli Kanadyjczycy, a to dosyć dobry, bardzo dobry zespół. Stale też zawsze są wysoko.
I to już koniec, 2017 rok, czyli obecny, niestety zawodów FIU Open Over Challenge w tym roku nie będzie z różnych względów. Postaramy się, żeby takie zawody odbyły się w przyszłym roku. Do Stanów Zjednoczonych zgłosiło się na zawody 10 zespołów z Polski. Niestety ze względu na dużą liczbę zgłoszonych zespołów musiały się odbyć takie kwalifikacje. Przeszło przez mnie 5 zespołów z Polski. Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Politechniki Częstochowskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej i z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wiem, na czym polegała selekcja tych zespołów, bo nie dostały się do finału. Nie wiem, jak było oceniane, bo do finału nie dostali się zespoły renomowane takie i z dużymi sukcesami, między innymi ci, którzy w poprzednich latach zdobywali pierwsze miejsca. My też nie wiemy. Tam nie było dokładnie regulaminu napisanego takiego, żeby było wiadomo, za co dają punkty. Tak zwiększyli liczbę zespołów biorących udział do 36 z 30. Ale to wszystko ze względu na to, że zawody się w Stanach robią coraz bardziej popularne i coraz więcej zgłasza się więcej zespołów ze Stanów. I to dlatego zmniejsza się pula zespołów zagranicznych. To wszystko. Ja dziękuję bardzo. Projekt Skorpio i widzę tutaj kontynuował tę prelekcję. Była mega ciekawa i już zapraszamy Państwa na nas, tą prelekcję prowadzoną przez Wrocławskie Towarzystwo Miłości Pokazowi o Marsie. To tyle, dzięki, pa, pa, bye, bye.